aleją gwiazd biegniemy. Lecę do studia nagrywać Final Stories. Tego dawno nie było. Aleja gwiazd. Yo! Witam serdecznie wszystkich po półrocznej przerwie. Dzisiaj spontaniczny odcinek Vinyl Stories. Jak widzieliście na przebitce pierwszej, jestem u siebie w studiu. Antuasz się w ogóle nie zmienił. Zaczynamy, tak? Pokażę wam placki, które kupiłem w ostatnich tygodniach. A szczerze mówiąc, były to targi winylowe w zeszły weekend, które odbyły się w Berlinie, tutaj u mnie. Oraz jeden z targów staroci, który odwiedziłem też ostatnio. No jest tego dosyć dużo, dlatego będzie to na pewno długi odcinek, tak? Także uzbroić się w cierpliwość, coś do picia, coś do jedzenia. Lecimy z tematem, yo! Na pewno kupiliście kiedyś płytę dla samej kładki, właśnie od czegoś takiego zacznę. Jest to soundtrack z filmu South Pacific. Szczerze nie oglądałem tego filmu, ale po prostu ten cover mnie uwiódł wręcz. Uważam, że jest piękny, romantyczny. Sama płyta jest bardzo na tym stanie i ponieważ zbieram soundtracki, a tego akurat nie znałem, dołączam to do mojej kolekcji oczywiście, tak? Także jeszcze raz pokażę, naprawdę świetnie to wygląda. Tak jest. Ok, druga rzecz, jaką kupiłem, to jest składanka Maxi Power. To są hity disco sygnowane niby, że z Nowego Jorku, tak? Jest to podwójny winyl. Nie jest to gatefold, także nie będę otwierać. Mamy tutaj Tina Turner, Janet Jackson, Commodores, Bananarama, Sandre, nawet Eltona Johna, Fancy. Także jest tutaj przegląd hitów disco z lat 80. Nie lubię osobiście składanek, natomiast tutaj skład wykonawców oraz jakość tej płyty, tak, chodzi mi o stan, spowodowały, że po prostu wziąłem to, nie? Dałem za to chyba 3 lub 4 euro, także bardzo tanio i dołącza do mojej kolekcji. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o dziwne płyty, podobnie jak Vinyl Shark, lubię sobie kupić jakieś takie fajne, dziwne płyty. No i tutaj mam, słuchajcie, album z Jetsonów. Panie Barbery, powiedzcie, co sądzicie o tym, bo jak dla mnie jest to bomba. 91 rok, bardzo, bardzo też ładny stan. No i będzie fajnie wyglądać u mnie na półce. Nie słuchałem tego jeszcze. Na Discogsie nie ma takiej wartości super. Jest to tam parę euro, natomiast no cieszę się, bo tak mówiłem, zbieram soundtracki, szczególnie takie dziwne, jakieś z kreskówek, z dziwnych filmów starych. Także to jest fajne. I od razu przejdziemy do kolejnego soundtracku. Jest to James Bond, For Your Eyes Only, z Rogerem Moorem. No tu niestety jest kwestia taka, piękny cover. Niestety cover jest tutaj trafiony. Jest to chyba jakieś sklejone czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie wygląda to no niezbyt estetycznie, ale samo wydanie jest bardzo ładne i cieszę się z tego. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj są klatki z filmu. Świetna rzecz, tak? Kolejny album, kolejny jakby soundtrack z filmu. To jest film Joy. Jest to Oscar Brown Jr., Jane Pace i Sivuka. Nic mi to nie mówi. Zobaczyłem, że jest to po prostu soundtrack do filmu. Zobaczyłem czarnoskórych artystów. Fajna płyta, ładny stan, wziąłem, to jest tak zwany blind buy, tak? I to już jest ostatni soundtrack, jaki wam chciałem pokazać. Jest to soundtrack do filmu Silent Running. Bardzo, bardzo fajny cover. Jest to muzyka tak zwana The Score, czyli muzyka obrazowa bardzo. Nie ma tej żadnych piosenek czy jakichś utworów śpiewanych. To są po prostu utwory, które zostały użyte w momentach filmu i tutaj mamy z tyłu tracklistę, a tu pod spodem mamy klatki filmu, tak, które nawiązują właśnie do tego momentu, w którym był dany motyw muzyczny odgrywany, także bardzo fajna sprawa, też bardzo piękny cover, po prostu piękny stan, tak.
Okej, czyli to byście mieli soundtracki filmowe. Odłożę to na razie tutaj, bo jest tego no, cała torba. Widzimy się zaraz. Lecimy dalej. Kolejnym tutaj zakupem to kupiłem od handlarza na targach winyli w Berlinie. Jest to jednopłytowy album. Ogólnie cały tutaj myk polega na tym, że to jest tak zwany gatefold, oczywiście to znacie. I to jest w formie przedświątecznego kalendarza. Tutaj się otwierało, jeszcze jest wyłamane. Tu się otwierało te okienka i tutaj były jakieś takie bajery. Nie wiem dokładnie o co tu chodzi. Sam album bardzo fajnie wydany, w bardzo fajnym stanie. W środku zachowały się jeszcze oryginalne inserty. Disco Aid, to jest reklama projektu, który tutaj, no oni zbierali pieniądze na walkę z AIDS. Tutaj możemy sobie zobaczyć ówczesne ciuchy z wytwórni, która wydała to, czyli ze Street Sounds, fajna czapeczka. Przyjąłbym, bo chodzę w czapeczkach od momentu, kiedy wyłysiałem. Zresztą ta bluza też fajna. Są podwójne takie inserty, to jest to samo. No i tutaj, tak jak mówiłem, kalendarz adwentowy. Jest to wydanie limitowane, także bardzo fajna sprawa. No i cieszy mnie też zawartość, bo jest to stary house z lat 80. Także moje jakby klimaty, tak. Kolejny album. To jest niestety dublet w mojej kolekcji Eddie Grant. To jest taki czarnoskóry artysta popowy, piosenkarz. Wydanie Amiga DDR-owskie, ładny stan, 3 euro wziąłem to. Okazało się, że już jedno mam, ale w gorszym stanie, także będę miał dublet po prostu, może na wymianę z kimś. Jakby ktoś chciał, to można napisać. Jak znajdę ten drugi, to chętnie porównam i no, nie będę ukrywał, ten gorszy, po prostu się będę chciał pozbyć, ale też chętnie coś przyjmę za niego. Nie musi być w idealnym stanie, tak? Coś, czego nie mam. Kolejna płyta, uwaga, słuchajcie, to jest powrót do czasów dzieciństwa. New Kids on the Block. New Kids on the Block to był taki boys band z przełomu lat 80. i 90. To jest ich pierwszy album i na nim Step by Step. Ich chyba największy hit. I też fajne, nie miałem tego w kolekcji. Sentymentalnie wziąłem to. Nie słuchałem nigdy tego zespołu. Wiadomo, jako dla młodego chłopaka to była wiocha. Natomiast teraz sentymentalnie po prostu, tak, biorę to i jest u mnie na półce. No, jeszcze tego nie słuchałem też, przesłucham sobie i może tam znajdą się jakieś fajne utwory, bo zawsze było tak, że w takim hardkorowo-popowym albumie jeden, dwa numery to był upust artystycznych wizji producenta, tak. I to tyczy się stricte popowych wykonawców, piosenkarzy, czy boys bandów i tak dalej, czy też wokalistek i pamiętam, że chyba na albumie Rihanny jeden świetny numer house'owy jest, w ogóle niepopularny. Widać tam kunszt producencki typa, który robi jej bity. I takich przykładów jest wiele, żeby nie szukać polskie kombi też, czy nawet Franek Kimono, po prostu w tej popowej całej, chociaż Franek Kimono jest w ogóle inna historia, bo tam cała jakby warstwa muzyczna to jest już naprawdę taki, no nie wiem jak to powiedzieć, takie wymieszanie Pana Kleksa z popem, trochę dragów, trochę zioła, kurwa, trochę jakiegoś czegoś. Nie wiem, no fajne pozycje to są, ale są też takie tripowe rzeczy, tam, gdzie Roland 303 sobie wyje w tle, także być może też coś takiego tutaj jest, zobaczymy. Kolejna rzecz, Milli Vanilli. O tym już chyba wszyscy wiedzą. Tutaj bardzo ładny stan, to są amerykańskie remiksy ich albumu. Zobaczcie, to jest nowa płyta. Widzicie to, nie? Wydanie ze Stanów. Powiem szczerze, że lubię ten duet, jeżeli chodzi o popową muzykę lat 80. Lubię Milli Vanilli i bardzo się cieszę, że to dostałem. Tak. Tutaj mamy koncert formacji Maze. Jest to koncert z Los Angeles na podwójnym albumie. Bardzo fajnie wydany na dużym takim ciężkim gatefoldzie. To są stare lata, słuchajcie, winyla. Funkowo-solowa rzecz. To jest ta ekipa. Bardzo, bardzo ciekawa formacja. Tak? Kolejna rzecz, The Commodores. Na wydaniu ZSRR. Widać tutaj taką charakterystyczną, dosyć kiepską jakość, ale to jeszcze nie jest taka kiepska jakość jak na bułgarskich wydaniach. Jest to licencja Polydor, 86 rok.
część tracklisty jest po rosyjsku, w nawiasie jest po angielsku. Wygląda to tak. No, ciekawostka na pewno. Ten album już miałem w jakimś tam bardziej regularnym wydaniu, chyba niemieckim. A sobie po prostu uzupełniłem typowo kolekcjonersko. Oczywiście to jest projekt solowo-punkowo-popowy, polecam. Też tak jak mówiłem wcześniej, w całym tym takim popowym natłoku zdarzają się też perełki. Kolejna płyta, Eruption. Jest to album projektu także solowo-funkowego. Czarnoskórza artyści. I zobaczcie, słuchajcie, to jest Balkanton, bułgarski bodajże. Nie wiem, czy to widać jakość tego. To jest po prostu, słuchajcie, demoludy totalne. Który to jest rok? Tak, Made in Bulgaria. 78 bodajże rok to jest. Także bardzo stara płyta. Płyty jeszcze nie były myte. O, i tak to wygląda po rusku. Znaczy cyrylicą pisane tytuły. I mówię, no jakościowo jest to lipa dosyć. Jeżeli chodzi o jakość wydania, tak. Nie wiem, jakie jest tłoczenie. Kiedyś słuchałem coś z Balkantonu i też była lipa ogólnie. Porównując do zachodnich wydań. Ale nie można przesądzać. Na pewno jest to w pewnym sensie ciekawostka do kolekcji, tak. Nie jest to. Chociaż to jest jedyne wydanie tego albumu, jakie posiadam, ale niech będzie sobie. Kolejna rzecz, Synergy. To już jest album, projekt eksperymentalny. Jest to połączenie elektroniki z muzyką poważną. Ciekawa rzecz. Uwielbiam takie rzeczy. Także bardzo się cieszyłem, że to był blind buy, żeby nie było. Także takie coś. Kolejna sprawa jest to Traum Vision Gintera Fischera. To jest niemiecki producent. To są soundtracki z filmów DDR-owskich z końca lat 80. To jest 86 rok przeważnie. Bardzo ciekawe tematy, bardzo fajne. Słuchałem tego. Naprawdę można się cofnąć w czasie. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to poszukajcie sobie to. Typ się nazywa Ginter Fischer. Album Traum Vision, nie? Na Amidze DDR-owskiej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, naprawdę. Fajne, słuchałem tego winyla już i jest spoko. Kolejna rzecz to jest mój ulubieniec Klaus Schulz. To jest chyba trzecia płyta. Te elektroniczne impresje, jaka mam w swojej kolekcji. Wydanie na Amidze. Biorę to po prostu, bo to jest bardzo dobry album elektroniczny. Wyprodukowany głównie na Moogu. Nigdy tego za wiele, także też mówię, mam dwa albo trzy duble tego. Jak to gdzieś widzę w dobrej cenie, nie jest tam 10-20 euro, to po prostu to biorę, bo warto mieć to w swojej kolekcji, dwie, trzy sztuki i po prostu jakby się jedna zgubiła, to jest jeszcze druga albo i trzecia. Kolejna elektroniczna rzecz po Klausie Schulzu, Tomita. Piękna okładka. Też to jest chyba moja druga lub trzecia ta Tomita. Ten Tomita. Picture Set and Exhibition. Jest to klasyczny już album. Absolutna klasyka, polecam. Kolejne rzeczy, mamy tutaj label Sonoton, to jest Sonoton 218. Mam z tego, słuchajcie, takie albumy, to jest naprawdę, grube rzeczy to są. To są ambienty z lat 70. 80. Który to jest rok, trudno mi powiedzieć, teraz tu nigdzie nie widzę roku wydania. Na pewno nie jest to 2000 rok, tak tutaj jest napisane. No już nie będę wyciągać tego, płyta się niczym nie różni od pozostałych. Szukajcie takiego labelu Sonoton, on ma taki, na przykład to jest Sonoton 218. Takie dziwne okładki, to jest zawsze elektronika z lat 80. lub 70. Zawsze eksperymentalna, nie? Także to są naprawdę grube, fajne tematy, jak ktoś lubi oczywiście. Kolejna rzecz to jest Wilbrand Thomas Electric V. Też był to blind buy, podwójna płyta. Jest to też eksperymentalna muzyka poważna. Z elektroniką, z jakimiś elektroakustycznymi wstawkami. Też ciekawa rzecz, nie? Kolejna rzecz, Switch It On Blows. Jest to już bardziej w jazz padający temat. Też tutaj mamy elektronikę, trochę Mooga, trochę jakichś drumboxów, natomiast jest to już bardziej w estetyce jazzowej zachowane i też taka fajna okładeczka.
Też fajna sprawa. Słuchałem tego na razie w internecie, bo nie miałem oczywiście czasu. Bo to trzeba mieć czas i po prostu usiąść sobie, postać płyty, się nią zająć, a nie tak na Spotify, że się klika kurwa i nie wiadomo co w sumie się na końcu słucha. I jak kiedyś miałem Spotify'a, to się zapałem na tym, że po prostu siedzę na telefonie i słucham na tym gównianym telefonie tej muzyki i klikam, przewijam i w sumie niczego nie słyszałem, a słyszałem wszystko zarazem, tak? Bo Spotify tak działa i te streamingi w moim odczuciu. Dlatego wolę usiąść sobie, teraz nie piję alkoholu od kilku miesięcy, ale wolę sobie usiąść na przykład z lampką brandy, z kawą czy z herbatą i po prostu położyć się na kanapie i sobie posłuchać muzyki z winyla lub z płyty CD lub z kasety nawet. Ale nie siedzieć z telefonem, bo po prostu nasze życie się odbywa teraz w telefonie, w internecie i jeszcze muzykę tam przenosić, to jest chore. Filmy też oglądamy, streamingi, tak? Netflix, Sky nowy, no ludzie, no to jest wszystko pojebana sprawa. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy taki album, którego nie znalazłem na Discogsie. Festiwal Andino. I to jest Mendoza z Łasti. To jest jakiś taki dziwny typ. To będzie jakaś taka muzyka folkowa z jakichś takich dziwnych krajów. Widzicie tutaj okładkę. Oj, okładka w bardzo ładnym stanie. Szczerze jest to Blind Buy. Może ktoś to zna. Napiszcie, co to może być. Label Disco Grania, w ogóle już sztos jakiś tam nieznany. Też to wziąłem, to jest, jak mówię, Blind Buy. Kosztowało to chyba, nie wiem, ze 3 euro czy ze 4. Chciałem zobaczyć, co to jest, no i jeszcze nie zobaczyłem. No i to by było, jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie bardziej popowo, jakieś tam elektroniczne i tak dalej. Teraz przejdziemy do jazzu. Także widzimy się zaraz, yo. Okej, dobra, lecimy jazz. Jest tego chyba najwięcej. No nie wiem, skąd mi się tak wzięło to zamiłowanie do jazzu. Tutaj mam torbę ustawioną, dlatego tak tam się co chwilę nurkuje. Albert Mangelsdorf, niemiecki trębacz, podwójna płyta, okładka z przodu ładna, z tyłu troszeczkę już taka ubrudzona. Z kategorii jazz, jeden handlarz ma dużo jazzu, mówi, że to jest dobre, zobaczymy. Fred Katz, jego muzyka, aranże modern jazzowe, w kategorii mood jazz, jakość hi-fi, tak to jest sklasyfikowane. Są to lata 60. bodajże, wydanie jest amerykańskie, longplay 33 obroty. Tu jest duża cała nota na temat tego typa, widzę, że to był muzyk białoskóry, biały, nie był czarny i nagrany jest album w standardzie High Fidelity Records, nie? I tak jak mówiłem, wydanie amerykańskie. No, tutaj mamy już Bennego Goodmana, znany jazzman, album Modern Jazz na Amidze, można powiedzieć już klasyk z demoludów. Bardzo ciekawa sprawa, nie jest to co prawda seria Amiga Jazz. W ogóle to o Amiga Jazz jeszcze jakiś odcinek bym nagrał, jak będzie ochota, jak będzie ktoś miał ochotę. I tam wam pokażę, co mam z Amiga Jazz i w ogóle zagłębimy się trochę w tą serię, bo tam oprócz takich właśnie bardzo standardowych graczek Benny Goodman chociażby, było też wielu innowatorów, tak, z jazzem eksperymentalnym. No, ale to już jest temat na inną historię. Kolejna rzecz, Keith Jarrett, koncerty. 81 rok, jest to pianista jazzowy. Pierwsza część 22 minuty, druga część 23 minuty. Takie coś, lubię Keita Jarretta. Kolejna rzecz, Ben Van Den Dungeon. Nie znam tego, tutaj płyta jest autografami. Też był to Blind Buy. Gość mi mówi, że to jest spoko rzecz. Widział mniej więcej, co biorę z jazzu, mówił, weź sobie też to. Wziąłem, zobacz. Kolejna rzecz, japoński muzyk jazzowy Kazumi i Gentle Tough, Mermaid Boulevard, album 77 rok, wydanie japońskie, Made in Japan, jest to free jazz improwizacja, nie? Także tak wyglądał ten muzyk w 77 roku, tak wyglądał album z kategorii free jazz i improwizacje jazzowe, zajebista rzecz. Jimmy Smith, nagranie z lat 60. z Nowego Jorku, The Best of Jimmy Smith,
album Venue, bardzo znany label jazzowy, bardzo dobry ze Stanów, można brać w ciemno, po prostu ja tam od nich jak biorę, tylko lukam, co to jest, mniej więcej plus minus i łykam, bo nie zawiodłem się jeszcze, czy na tłoczeniach, czy na kontencie jako takim zawsze jest wysoka jakość, tak, z tego labelu, więc nie mogło być inaczej tym razem. Kolejna rzecz, label Trip Jazz i album o nazwie Blues, Randy Westona, takie coś. Strona B 18 minut, jeden numer, strona A 2 numery, 1 10,5 minuty, drugi 10 minut, 20 sekund. I jest to też oczywiście artysta jazzowy. Kolejna rzecz, Amiga DDR-owska. Jest to album podwójny, dwóch jakby składów. Pierwszy skład to jest kwintet, nazywa się Katzenbaya, czy tam kwartet, tak, do nich należy strona B. Strona A to jest po prostu już Schönfeld, czyli Piękne Pole, i to jest trio. Też jest to album typowo jazzowy. Nie słuchałem też tego jeszcze, ale w ogóle zwróćcie uwagę, że naprawdę w DDR-ach dużo jazzu wychodziło. Ja się z tym spotykam właśnie na flamartach, na targach, jakichś winyli, giełdach i tak dalej. Także spoczko, nie? Kolejna rzecz. Chris Barber, Trębacz. Album jubileuszowy. 25 lat działalności Chrisa Barbera. 99 rok. Wydanie Black Lions. Taki gość. Też bardzo ładny stan. Płyta, można powiedzieć, jak nowa. Nagrania od 49 roku do 55, wybrane utwory tego artysty. Czyli stare rzeczy po prostu. Dobra, kolejna rzecz to znowu Amiga, Louis Armstrong i Bing Crosby w duecie. Zbiór utworów. Składanka po prostu. Powiem wam, że to są numery, zaraz wam powiem z jakich lat. Nagrane wszystko w latach 60. w Nowym Jorku, tak? Także znowu Amiga Jazz. Amiga Best Jazz. DDR-owska dostarcza nam dawkę czarnej muzyki z lat 60. Zaraz mi to tu spadnie wszystko, ale może ogarnę ten jazz do końca. Kolejna rzecz. Jazz 3 na Gatefoldzie. Album taki naprawdę, słuchajcie, ta okładka taka oldschoolowa. Chodzi mi o to, że jest bardzo gruba tektura. Tutaj możemy sobie poczytać o artystach, których numery się tutaj znalazły na tej składance. Mamy taką wkładkę, już troszeczkę sfatygowaną oczywiście, bo to wiadomo, że to są płyty, które mają po 60 lat już. Ciekawostką jest to, że są to artyści z Czechosłowacji, czyli znowu Demoludy. No i tak to wygląda. Płyta umieszczona w folijce. Wydanie Suprafon. No, myślałem, że to mi nie wejdzie w taką folijkę tutaj, ale fajnie wchodzi, także jest spoko. Nie będzie się na półce wyróżniało za bardzo. W ogóle to kupiłem takie fajne 5 takich dużych boksów jazzowych, ale to zrobię osobny odcinek o tym, bo to warto o tym zrobić osobny odcinek po prostu. Kolejna rzecz jazzowa to jest, uwaga, Polak Michał Urbaniak i to jest, słuchajcie, na Pronicie, Tompress Pronit. 77 rok, Made in Poland. Bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem tą płytę. Ona była w koszu, słuchajcie, ze szlagierami. Oprócz tego była też budka suflera. Po prostu stanie jak nowa. Nie pamiętam nazwy albumu budki suflera, gdzie Cugowski jest takim... I kurde, chciałem to wziąć, to było też za 3 euro wszystko tam w takiej kasie ze szlagierami. No ale niestety w okładce od tej budki suflera nie było budki suflera, tylko było jakieś szlagiery. I nie wziąłem tego, tak, bo nie potrzebuję samej okładki, a szkoda. No ten Urbaniak tam właśnie trafiłem, też wziąłem go w ciemno. Mówię, no fajna okładka, jakiś Urbaniak, nie znałem tego muzyka w ogóle. Zobaczyłem tutaj też Moog, Polimoog, Minimoog, gitara basowa, drums, saksofon, flat, mówię, perkusja. Biorę, to może być coś dobrego i się okazało, że to jest bardzo dobrej jakości jazz, tak? Także fajny strzał. I tutaj mamy już taką jakby końcówkę mojego jazzowego grania. To jest taki Afro-Latin Jazz Pusaka Masada, nie? Zespół nazywa się Pusaka, album Masada.
Nic więcej wam o tym nie powiem. Też robione na różnych elektronicznych rzeczach, na przykład na Yamaha, na drumboxach Yamahy, na keyboardach Prophet 5, na Rhodesie, Minimoogu i tak dalej, ale też tutaj są gitary żywe, wokale i to jest właśnie taki latino jazz, nie? Dobra, słuchajcie, to teraz skończyliśmy jazz, przechodzimy do następnej działki. Ja wiem, że to już odcinek już długo trwa, ale wytrzymajcie, jeszcze mamy trochę płyt, a są fajne kąski tam. Zapraszam. No dobra, kochani, teraz polecimy takie trochę bardziej rockowe klimaty. Wiecie, ja nie jestem za bardzo rockowy, ale biorę czasami jakieś takie stare bendy rockowe, po prostu lubię to brzmienie. To jest, słuchajcie, z tych takich złotych lat takiego rocka progresywnego i hard rocka bułgarskiego, tak? Węgierskiego, przepraszam. Także taki album też do mojej kolekcji trafił. Podwójna składanka Super Rock i tutaj słuchajcie mamy Santana, Chicago, Miles Davis, The Birds, John Winter, Janis Joplin, czyli słuchajcie cała taka składanka tak zwanej estetyki Flower Power, nie? To był taki bardziej taki rock wysmakowany, bardziej psychodeliczny i też zahaczając o rzeczy jazzowe, soulowe i tutaj właśnie to wszystko jest na tej płycie, nie? Na tym podwójnym albumie, już nie będę go otwierał. Kolejna rzecz, Metal Fetish, wziąłem to, nie znałem tego projektu, wydane na, uwaga, Zyx Metal, jest to mini LP, mini album, nic nie wiem o tym projekcie, jeszcze tego nie słuchałem, nagrany w marcu 82 do 84 rok w Melbourne, w Sydney. No i tyle, no i to jest jakieś rockowe granie, czy tam metalowe granie, starej daty. I mówię, wziąłem to właśnie do kolekcji, bo też zacząłem ostatnio zbierać takie płyty, a kiedyś po prostu jak widziałem albumy rockowe czy metalowe, skipowałem ten temat, a teraz po prostu kupuję, słucham i muszę powiedzieć, że naprawdę niektóre rzeczy są bardzo dobre, nie? Nie wszystko mi siada osobiście, ale dużo rzeczy jest... Kolejna rzecz, uwaga, Truba Duży. Truba Duży i oczywiście Krzysiek na gitarze basowej. Na gitarze, przepraszam, Krzysiek Krawczyk. Bardzo ładny stan. Powiem wam szczerze, że ja z takim mam trochę zboczenie takie pod kątem produkcji muzyki. I na tej płycie jest dużo właśnie fajnych sampli takich do powycinania, szczególnie perkusyjnych drum loopów, nie? Także to jest no, taki naprawdę spoko album. Już pomijam ten content, bo to są takie naiwne pioseneczki, tak? Ale ogólnie muzycznie jest na wysokim poziomie, także cieszę się bardzo. I to zobaczcie, w Niemczech i to też za jakąś tam małą kwotę, nie? Truba Duży, w ładnym stanie trzeba powiedzieć. Paul McCartney i Wings na DDR-owskiej Amidze. Piękny stan, pop rock, gitarowy, klasyka, lądują mnie na półce. Na Amidze Cosmic Dancer. Jest to album synthpopowy, takie nowoczesne brzmienia na tamte lata, dużo elektroniki, ale też gitar, no takie typowe 80-sy. Widziałem to, bardzo ładna okładka, nigdy tego nie widziałem, nigdzie. I po prostu kolejny blind buy, nie? To żeby nie było. Po prostu testuję tą muzykę w ten sposób, że też płyty kupuję i w ten sposób się uczę trochę, nie? Kolejna rzecz, Savannah. Polski zespół, który się rozpadł, to jest ich jedyny album, wyczytałem już na internecie. Niedawno zmarł jeden tu z tych chłopaków, nie pamiętam już który niestety, chyba gitarzysta. Jest to pop-rockowy projekt, mówię, jedyny. Później ci muzycy jeszcze brali udział w różnych projektach, ale no już nigdy się razem nie zebrali, także jest to też fajna sprawa, nie? I to jest wydane na polskim Arston. Także to jest, w sumie z tego labelu nie mam za dużo, nie wiem czy to nie jest jedyne wydanie Arston. Kolejna sprawa, album Game of Love, Bad Boys Blue, tercetu Bad Boys Blue. Powiem wam, że to jest 90 rocznik, ten album, on jest dosyć poszukiwany. Jest to chyba niemieckie toczenie, jeżeli się nie mylę. Ale jestem generalnie fanem Bad Boys Blue, lubię wokal tego typa i bardzo fajny content tutaj jest zawarty. Nie ma już takich wielkich hitów. Po prostu, no taki album też Bad Boys Blue kupiłem na Flamarcie od starszego pana i trafia do mojej kolekcji. Bardzo ładny stan. Jeżeli mówimy o muzyce gitarowej, już wcześniej mówiłem, że zacząłem taką też kupować i tutaj mamy DDR-owski zespół Karat.
Bardzo fajnie, to jest rock progresywny, bardzo fajnie łączyli elektronikę z takim klasycznym rockiem. I powiem wam, tu jest numer na stronie A, pierwszy numer Tanz mit der Sphinx, czyli taniec ze Sfinksem i spoko rzecz to jest, naprawdę. Reszta w ogóle mi prawie, że nie siedzi. Ale oni mają takie właśnie, tak mówiłem, z całego albumu jeden lub dwa numery wchodzą na 10, nie? Piękny stan. Co to jest? Amiga oczywiście, DDR-owska, bo to jest formacja ze wschodnich Niemiec, nie? Z lat 80. No i tutaj jeżeli mówimy już o... kończę już chyba ten temat muzyki, chyba tak, gitarowej, to mamy na Tompressie takie coś Atomcraft. Jest to licencjonowane, jakiś band angielski. Wygląda mi to na jakiś metal. Takie dosyć agresywne zdjęcia, chłopaki w długich włosach. Nie znam tego, chętnie sobie to posłucham. No i słuchajcie, będę kontynuował polskie wydania kupione w Niemczech. To jest po prostu jak nowe. Nie komentujmy tego, to jest po prostu Marek i Wacek, utwory romantyczne. Tylko, że to jest po prostu nowa płyta, no. Zobaczcie. To jest po prostu nowa płyta, nawet folika jeszcze się nie zdążyła pozaginać. Jeden euro. No to musiałem to wziąć po prostu. Nawet jeżeli będzie tylko mi leżało na półce i kurz zbierało. Że bo śmiesznie mam ten album, ale zajechany, tak? No i tu jest druga składanka rock'n'rollowa, też polskie nagrania. Też widzicie stan. Praktycznie płyta jest nowa. Nie wiem czy tak. O, widzicie jak się odbija tu światło z lamp. Praktycznie też niesłuchana. Polika. Jest po prostu piękna nowa płyta. Żeby było, powiem wam szczerze, że chyba te płyty, znaczy na pewno ten rock and roll dam ojcu i wydaje mi się, że też na tej pepicie tych długowłosych tam metali też dam ojcu, bo on takie rzeczy słuchał w młodości. No dobra, i ostatnia teraz działka. Zapraszam. Słuchajcie, ostatnia jakby część moich zakupów z ostatnich dwóch, trzech tygodni. Są to składanki niemieckie z muzyką dance i pop. Już pokazuję. Zaraz pojadę całą serię, ale tu jedziemy tak. Formel 1 to jest bardzo znana i de facto poszukiwana seria. Też bardzo ładny stan. Od starszego pana kupione na Flomarkcie. Taki dziadek, no już 70 lat miał. Vanilla Ice, Enigma, Roxette, Pet Shop Boys, Depeche Mode, KLF, MC Hammer. Słuchajcie, zajebista tracklista. Super. Lata 80. I tutaj mam, słuchajcie, tu jest bardzo fajna składanka, mianowicie Batman. I to jest Jimmy Somersville, Ice MC, Black Box. Black Box numer Ride on Time to jest klasyk po prostu, tak, house'owy. Grant Miller, Living in a Box, słuchajcie, Erasure, Technotronic, Depeche Mode. No jest tu cały szereg hitów lat 80. tanecznych, także mega zajebista sprawa. I teraz tutaj pokażę wam, to jest taka seria składanek 2, 3, 4, 5, ojej, z taką małpką i to się nazywa Ronnie Pop Show i to było też w latach 80. wydawane. I tutaj są też takie właśnie klimaty bardziej, że tak powiem, w cudzysłowie klubowe. Tylko no, oczywiście komercyjne. Fajne to jest, zobaczcie jakie fajne covery. W ogóle tutaj taki Monster Hits, czyli taki kurde Halloweenowy album podwójny. Tutaj taki Flower Power. Tutaj kolejne mam w stylu takiego jakiegoś krasnala. Tutaj sportowy. No i tutaj taki polityczny. Wybierz o niego, Baltroni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skład, to był tak przegląd popu i takiej muzyki tanecznej typu Tok Tok, Blue System, New Kids on the Block. Co tu jeszcze z takich znanych bardziej? MC Hammer, znowu się przebija, Milli Vanilli, Nanek Cherry, Liza Minnelli, Tina Turner, czyli Kaoma z utworem Lambda, czyli cały szereg, po prostu nawet Queen jest The Miracle. Szereg największych hitów lat 80. Wydaje mi się, że to są, nie lubię składanek, ale takie składanki są fajne, można to włączyć na
na prywatce, jak są starsi ludzie, tacy, znaczy no, około 50. Można takie coś odpalić i sobie cieszyć się muzyką i towarzystwem. Dobra, kochani, to by było na tyle. Nie będę przedłużał, bo myślę, że ten odcinek ma już ponad 30 minut. Piszcie komentarze, dawajcie łapki, podawajcie dalej film, bo szczerze mówiąc trochę się zniechęciłem, bo mała była interakcja z tymi filmami. No ale Vinyl Shark, którego pozdrawiam serdecznie, mówił pierdol to, rób swoje. Także pierdolę i robię swoje. Pozdrawiam serdecznie. Yo!